Dobrze, witam po przerwie. Jesteśmy w parszy dziewiątej, Wajeszew i osiedliw się. I tutaj chciałem się teraz zająć tematem snów. Bo tutaj jest też y, to poruszone. Cztery sny tu są poruszone. Dwa Józefa i sen Podczaszego, y, Faraona Egipskiego i lekarza egipskiego. Przeczytajmy sobie, bo, bo to jest teraz nagrywane, żeby ten tekst wybrzmiał. Przeczytamy sobie te sny najpierw. To jest rodzaju 37 od 6 wersetu. Józef, on mianowicie tak do nich powiedział. Posłuchajcie proszę, jaki miałem sen. Oto wiązaliśmy snopy pośród pola, wtem snop, mój snop podniósł się i stanął prosto, a wasze snopy zebrały się dookoła i pokłonił się mojemu snopowi. Na to bracia powiedzieli do niego: Czy miałbyś królować nad nami, albo przewodzić wśród nas? I znienawidzili go jeszcze bardziej z powodu jego snów i jego słów. Tymczasem Józef, w domyśle, miał jeszcze inny sen i tak opowiedział go braciom: Miałem znowu taki sen, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddawały mi pokłon. Kiedy jednak opowiedział ten sen ojcu i braciom, ojciec zganie go, mówiąc: Cóż ma znaczyć ten sen, który Ci się przyśnił? Czy może to ja, a także moja matka i Twoi bracia mamy przyjść, aby upaść przed Tobą na twarz? Tak więc, bracia, zazdrosili Mu, Ojciec zaś zapamiętał sobie to wydarzenie. Później mamy to. Jak to się te, te, te sny Józefa wypełniły w późniejszym czasie? Jest to zrozumiałe. Bo mamy wykładnię ich i dwa sny podczaszego i piekarza. Podczaszy to jest taki człowiek, który zajmuje się winem w jakimś domu zacniejszym, że tak ujmę. To tak dla dzisiejszych młodych ludzi, którzy mogą nie wiedzieć, co to znaczy podczaszy. Czytamy o tym w rodzaju 40 rozdział od ósmego wersetu. Opowiedzieli Mu, czyli ten podczaszy i najpierw podczaszy. Czyli ósmy werset. Opowiedzieli Mu, mieliśmy sen, a nie ma go nam tu kto objaśnić. Józef na to rzekł do nich, czyż nie do Boga należy objaśnienie? Opowiedzcie mi więc. Wówczas nadzorny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen. W moim śnie nagle ujrzałem przed sobą szczep winny. Na tym winnym szczepie były trzy gałązki, a on właśnie pączkował. Rozwinął się jego kwiat, a jego grona wydały dojrzałe jagody. Ja trzymałem w ręku kubek faraona, pochwyciłem te jagody, wycisnąłem je do kubka faraona i oddałem kubek w ręce faraona. Wtedy Józef rzekł do niego: takie jest jego znaczenie trzy gałązki to są trzy dni. Jeszcze trzy dni, a faraon uniesie twoją głowę i przywróci cię na twój urząd. Będziesz podawał kubek do rąk faraona. Jak było dawniej kiedy byłeś pod czaszym. Może miniemy dwa wersety i szesnasty. Nadworny piekarz widząc, że pomyślnie objaśnił sen, rzekł do Józefa, a ja w moim śnie miałem na głowie trzy koszy pieczywa. W tym koszu, co był na wierzchu, znajdowały się wszelkiego rodzaju ciasta przygotowane dla Farona przez piekarza. A oto ptaki wyjadały je z tego kosza na mojej głowie. Na to Józef tak odpowiedział, znaczenie tego snu jest takie, trzy kosze to trzy dni. Jeszcze trzy dni, a Faraon uniesie głowę twoją i powiesi cię na drzewie, wówczas ptaki będą pożerać twoje ciało. Na trzeci dzień była uroczystość urodzin Faraona, który wydał przyjęcie dla swoich wszystkich dworzan, wtedy też wobec swych dworzan Faraon rozstrzygał o losie nadwornego podczaszego i nadwornego piekarza. Nawołuj y Piekarza. I tak, 21 werset, i tak, nadwornego podczaszego przywrócił na jego urząd, miał więc podawać kubek do rąk faraona. Nadwornego piekarza zaś powiesił tak, jak im to wyłożył Józef. To są te sny Parszy. Są one jasne, bo, bo mamy je wytłumaczone. Zresztą, jak przyglądać się tym snu, to, to są dosyć proste. Te późniejsze sny o tych krowach i kłosach jest to trudniejszy sen, ale tak jak tu Józef powiedział, czyż nie do Boga należy objaśnienie? Tutaj te pierwsze sny, co mówił o snopach i o, o słońcu, gwiazdach księżycu, to ci zainteresowani w tym momencie, jak tutaj czytamy, oni sami wyjaśnili ten sen, te sny. Czy oni byli pod natchnieniem Bożym w tym momencie? Trudno tu powiedzieć, ale jest to zastanawiające, że oni trafnie, bo później ta historia, która się wydarzyła, dokładnie odzwierciedla te sny. Natomiast chciałbym, jako taką wprowadzającą w pewien sens myślenia, przeczytać Psalm. 16, werset 7. Na początek ten werset, bo przeczytamy go w kilku przekładach, Przepraszam. I na początek 1000 latka. Tylko nie wiem tu zaznaczone, czy dwójka, czy jedynka. I ten werset brzmi tak. Psalm 16, werset 7. Błogosławię Jafę, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Ten sam werset, Biblia Warszawska. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę, nawet w nocy poucza mnie serce, w nawiasie nerki moje. Biblia Poznańska, błogosławię Jachwę, że był mi doradcą, sumienie moje napomina mnie nawet nocą. Biblia Gdańska, będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż w nocy ćwiczę. Mię, ćwiczą mię nerki moje i świadkowa, Będę Bogusław Jehowem, który mi udziela rad, doprawdy nocami korygowały mnie moje nerki. Czyli tu jest y, wspomniane, że nocą coś się dzieje jako pouczenie, jako korygowanie, jako wskazówki pewne. Może to być noc, bo noc jest taka spokojna, cicha. Może być to jakiś czas modlitwy, jak to się mówi, pewnego zatrzymania i może to też oznaczać, ale też może oznaczać sen. O tym śnie to jest mowa w Hioba, 33 rozdział, od 13 do 18 czytamy tutaj w przekładzie poznańskim dlaczegoś się więc z nim spierał dlaczego dlatego że ci na to że ci na wszystko nie odpowiada bóg bowiem raz w ten sposób przemawia a drugi raz winny ale się tego nie dostrzega przez sny przez nocne widzenia gdy sen głęboki spada na ludzi i w czasie ich odpoczynku na Wtedy otwiera on uszy człowieka i przez widzenia przestrasza ich serce, aby człowieka odwieść od nieprawości i kres położyć pysze śmiertelnego, aby duszę jego zachować od grobu i życie jego od zejścia do świata podziemnego. Tutaj mamy już dosłownie powiedziane, że Stwórca przemawia przez sny Czasie snu, tak można by powiedzieć ogólnie. I tutaj jest ten zwrot w czternastym wersecie, że się pewnych rzeczy nie dostrzega, jak Bóg mówi, przemawia. I można też odnieść to, że się nie, nie dostrzega, tego, jak Bóg przemawia, biorąc pod uwagę temat, czyli snu pewnych snów. W niektórych systemach religijnych bagatelizuje się w sny jako takie. Nie mówię, tutaj też chciałbym to rozróżnić, bo są sny i są sny. Eee, nie wiem, sen o, 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 o zbieraniu pieczarek, czy tam czegoś innego, gdzie człowiek cały dzień się tym zajmował, jako jest pewna sugestia dnia. A chodzi mi o sny innego rodzaju, sny specyficzne, gdzie człowiek budzi się w emocjach, można by powiedzieć, podczas pod, z, z, z powodu skutku tego snu. Tak bym to ogólnie ujął, chociaż to, to nie oddaje sensu, o, o co mi chodzi, jako o rozróżnienie. W każdym razie, jest sny, które mają związek z Bogiem, z tym, co. Tak, też ogólnie można to ująć, bo też trudno zdefiniować każdy sen. W świecie, w różnych tych kręgach wróżbiarskich są senniki, każdy szczegół, oni tam takie słowniki, jak gdyby są wyjaśniające każdy szczegół snu, ale nie o to mi chodzi. Bo te sny, które mamy w Biblii opisane, są troszeczkę innego rodzaju. Prawdą natomiast taką jest, że Bóg ewidentnie przez sny przemawia. Tylko jak to rozpoznać, jak dostrzec? Bo tutaj w tym fragmencie Hioba otwiera uszy człowieka przez widzenia. W pewnym sensie przestrasza tym, co poka chce pokazać, aby człowieka odwieść od nieprawości. Czyli można też tu z tego fragmentu wywnioskować, że sen ma spowodować, żeby człowiek poszedł we właściwym kierunku, aby duszę jego zachować od grobu. Te takie ogólniki można by tutaj postawić, bo tak jak mówię, trudno zdefiniować każdy sen. Te, co w Biblii mamy opisane, są najlepszym przykładem snów danych od stwórcy. Jako przykład, jako pewną wykładnię. I mamy sny opisane jeszcze dwa. Znaczy, więcej jest tych snów, ale, ale dzisiaj jeszcze dwa chciałbym z, tekstu, z tekstów proroków przeczytać. Mamy zapisany jeden sen. W w zwoju Daniela, czwarty rozdział. Przeczytajmy sobie, bo to jest istotne. Chodzi o. bo sny są, ale chodzi o też o zrozumienie ich przede wszystkim. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć, bo może nam się zdarzyć jakiś sen, lub się zdarzył, i nie rozumiemy go, gdzieś on tkwi w naszej pamięci i mamy pewien niepokój, niewiadomą związaną z, z niewiadomą, i związaną z tym nie, pewien niepokój możemy mieć i chcielibyśmy wiedzieć, co ten sen znaczy. Natomiast uważam, że te sny opisane w Biblii są jak najbardziej pomocne. Daniela, czwarty rozdział od 16 do dwudziestego piątego, sobie przeczytam. Oczywiście to nie jest całe wydarzenie, tylko już, już wyjawienie tego, wytłumaczenie tego snu. Daniel, który miał imię Belteszacar, przez pewien czas był jako osłupiały, a jego myśli przeraziły go. Wtedy król odezwał się i rzekł: Belteszacarze, niech cię nie przeraża sen i wyjaśnienie. Belteszacar odpowiedział. Odpowiadając przemówił, bo to król babiloński miał sen. Daniel wyjawia ten sen. Panie mój, wyjaśnia. Niech sen odnosi się do tych, co cię nienawidzą, a jego wyjaśnienie dotyczy twoich wrogów. To taki słowny zabieg jest, bo to sen dotyczy tego króla, bo on jest przerażający ten, ten sen. Drzewem, które widziałeś, i które rosło i stało się potężne, jego wysokość sięgała niebios, i było je widać na całej ziemi, którego liście były piękne i owoc obfity, na którym było pożywienie dla wszystkich, przed którym mieszkało zwierzę polne, na gałęziach zaś gnieździły się ptaki niebieskie. Jesteś ty, o królu. Rosłeś i stałeś się potężny, rosła twoja wielkość i dosięgła niebios. Władza twoja rozciąga się po krańce ziemi. A oto co król widział czuwającego i świętego, wstępującego z niebios, który mówi zetnijcie drzewo i wywróćcie je, tylko pieni go korzeni w ziemi zostawcie w okowach żelaza i brązu na polnej murawie, aby był skrapiany rosą niebieską i ze zwierzęciem polnym dzielił swój los, aż przyjdzie siedem czasów nad nim. Takie ma znaczenie królu. Oto postanowienie najwyższego, który dotyczy Pana mojego króla. Usunąć cię spośród ludzi i ze zwierzęt, ze zwierzę polnym będziesz mieszkał, będą cię karmić trawą jak woły, i rosą niebieską będą cię poić. Siedem czasów przyjdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzi i daje je komu chce. A ponieważ rozkazano, aby został pień korzeni drzewa, królestwo twoje pozostanie przy tobie, gdy uznasz, że władzę sprawują niebiosa. Do tego królu, niech ci się spodoba moja rada. Grzech twój okup sprawiedliwością, a nieprawości twoje miłosierdziem nad biednymi, jeśli ma być długie twoje powodzenie. Wszystko to spełniło się na królu Nebukadnezarze. I tak jak mieliśmy sny Józefa, czy, pod, czy tych dostojników egipskich, to te sny dotyczyły przede wszystkim tych osób, które miały ten sen. Da się to zauważyć. I tutaj, bo ten sen o, o, o tym jest różnie interpretowany, natomiast tu Daniel dokładnie wyjaśnia spełnienie. Tu nie ma drugiego spełnienia. Tak jak w tamtych snach Józefa czy, czy tych urzędników egipskich, nie ma drugiego dna, drugich spełnień. Tak samo w tym śnie. Nie ma drugiego spełnienia. Bo czterna, e, czwarty rozdział dziewiętnasty werset jest taki zwrot. Jesteś ty o królu tym drzewem. Dwudziesty pierwszy werset oto postanowienia najwyższego, które dotyczy pana mojego króla. I dwudziesty piąty werset. Wszystko to spełniło się na królu Nebukatneczarze. Ten sen, który miał król, dotyczył jego samego. Oczywiście dotyczył też innych, bo jako król miał wpływ na innych, ale ten sen miał król i dotyczył bezpośrednio jego. Mamy ten sam mianownik co do tamtych snów. Sen Józefa dotyczy bezpośrednio jego. Sen podczaszego i sen piekarza dotyczy bezpośrednio nich. To się da zauważyć w tych snach, które w Biblii mamy opisane. Przeczytajmy jeszcze jeden sen. Daniela, drugi rozdział. Celowo chcę go później przeczytać. Po tamtym śnie. Drugi rozdział, od 36 wersetu. Taki był sen, którego wyjaśnienie podamy królowi. Ty, królu, jesteś królem królów. Tobie dał Bóg, niebios, królestwo, potęgę, moc i sławę. W Twoją rękę dał każde miejsce, gdziekolwiek mieszkają synowie, ludzcy, zwierzęta polne i ptaki niebieskie. Tobie dał władzę nad nimi. Ty jesteś głową ze złota. Po Tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od Twojego, a potem trzecie królestwo, jakby z brązu, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte królestwo będzie mocne... Jak żelazo, dlatego że będzie miażyć i kruszyć wszystko. Jak żelazo wszystko łamiące będzie miażyć, i łamać, i łamać. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garcarskiej, częściowo zaś z żelaza królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garcarskiej. Palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny oznaczają, że część królestwa będzie silna, część zaś jego będzie krucha że widziałeś żelazo zmieszane z gliną garcarską, znaczy, iż zmieszają się one przez nasienie człowieka, ale nie złączą się one jedno z drugim, jak nie zmiesza się żelazo z gliną. W dniach owych, król... w dniach owych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród. Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki. Albowiem widziałeś, że z góry oderwał się kamień bez udziału rąk ludzkich i zmiażdżył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co się stanie potem. Prawdziwy jest sen i pewne jego wyjaśnienie. Tutaj jeszcze na nawiasem mówiąc, ten sen o tym posągu, to król go w ogóle nikomu nie wyjawił. Stwórca Danielowi Pokazał ten sen. Dlatego ten sen jest prawdziwy i pewne jego wyjaśnienie, bo nikt nie znał oprócz króla ten, nie widział tego, tego snu. Natomiast, tutaj, co do tego snu, to 37 werset. Ty, królu, jesteś królem królów, tobie dał Bóg niebios królestwo potęgę, moc i sławę, twoją rękę dał każde miejsce, gdziekolwiek mieszkają. Synowie ludcy, zwierzęta polne i ptaki niebieskie, Tobie dał władzę nad nimi, Ty jesteś głową ze złota. Czyli widzimy, że ten sen jest bezpośrednio dany królowi babilońskiemu. Dotyczy przede wszystkim jego, bo tutaj głową tego posągu jest On, tak jak tutaj Daniel wyjawia. I jest dodatkowy element, czyli dotyczy też innych, że tutaj czytaliśmy w 45. Wersecie. Druga część Wielki Bóg oznajmi królowi, co się stanie potem. I wracając do snu Józefa, gdzie snopy, 11 snopów się kłania jemu, też to ten sen dotyczy innych, ale to jest jakby drugoplanowe w tych snach. Czyli dotyczy też innych ludzi, ale przede wszystkim, sen dany człowiekowi dotyczy przede wszystkim jego. I da się zauważyć, że tym wspólnym mianownikiem tych wszystkich snów jest, że sen jest dany człowiekowi, do którego bezpośrednio Bóg przemawia. Dotyczy Jego osoby. To jest podstawa tutaj, w tym temacie snów. Bo niektórzy interpretują sny, że to tamto się stanie, a że to słuchałem różnych interpretacji snów. Nie mówię o tych, bo tu mamy wyjaśnienie, wyjaśnione wszystko. Ale snów współczesnych ludzi, którzy tam zamieszczają gdzieś swoje sny. I nie wiedząc, że podstawa jest, że sen z tych, mówię, specyficznych snów, tak jak tutaj, mamy też te specyficzne sny dotyczy przede wszystkim tych osób, którym ten sen jest dany. Bo chciałem powiedzieć o swoim śnie, w zasadzie dwóch, który dotyczył przede wszystkim mnie, ten sen pierwszy, ale drugi sen dotyczy mnie i dotyczy innych ludzi. Pierwszy sen dosyć dawno był, nie wiem czy mam zapisane datę gdzieś. Nie mam zapisanego, ale to jest w latach 90., wczesnych latach 90., gdzie można powiedzieć, byłem ateistą, wierzącym tam w jakiegoś Boga jako takiego, ale bardziej w kosmitów, którzy, którzy tu, tu życie zapoczątkowali, i tak dalej. Czyli można by powiedzieć, człowiekiem niewierzącym, <laughs> gdzieś tam głęboko w sercu, e, ta wiara jakaś tliła się, można powiedzieć, ale to było bardzo stłumione tą nauką o kosmitach, ewolucją i tak dalej. To był taki mój stan wewnętrzny. Mam sen, którego oczywiście nie rozumiem, bo jakbym mógł zrozumieć, ale śni mi się wysoki budynek, bardzo wysoki. Mnóstwo ludzi na, na, jakby na dachu, takie jakby lądowisko jest, jak to są budynki, które mają lądowisko dla helikopterów. I nagle rozlega się dźwięk taki z cichego, nie tak nagle, tylko tak pomału, narastający. Tak jakby bardzo dużo instrumentów jednego rodzaju, Wydawało dźwięk narastający do bardzo silnej głośności, ale miły w swoim, swoim swojej barwie do tak silnej yy, głośności, że się budzę. I co ciekawe, po jakimś czasie, po, po kilku latach, zacząłem się interesować. Już tu nie, nie, nie wnikam e, z jakich powodów, zacząłem czytać. Biblię i czytam Księgę Objawienia. Czternasty rozdział. Otwórzmy sobie pierwszy i drugi werset. Potem ujrzałem: A oto baranek stoi na górze Sion, a z nim 144 tysiące. Mają imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach, i usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielkich wód, jakby huk potężnego gromu. A głos, który słyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy grających na harfach. Jak to przeczytałem, to ja sobie przypomniałem ten sen. I po latach, nawet dzisiaj, uważam, że ten sen był mi dany jako wskazówka, że tędy mam podążać. Czyli to, co w Hioba czytaliśmy, Bóg mi w te, przez ten sen otworzył. Na tamten czas, oczywiście. Otworzył mi oczy, jak tu jest powiedziane, uszy. W pewnym sensie przestraszył, bo ten dźwięk był w konsekwencji, jakby trochę straszny, bo głośny. Aby człowieka odwieść od grobu, od nieprawości. I ten, to, jak przeczytałem, to uświadomiłem sobie, że to, ten krok był potrzebny. Tędy drog, żeby wyjść z tego ateizmu tak w skrócie powiem. Natomiast chcę powiedzieć o innym śnie, bo on jest istotny. Mam tutaj już dokładną datę zapisaną, to jest 1 luty 2019 roku. I sytuacja dzieje się w takim jakby domu, domu w sensie nie bloku tylko dom, taki parterowy chyba. I co ciekawe, pomieszczenia są takie zniszczone, wszystko jakby po wojna była, czy coś takiego w pomieszczeniach jest taka kupa gruzu w każdym pomieszczeniu. Taka góra gruzu, że w zasadzie nie ma podłogi, nie widać. Taki kopiec gruzu w każdym pomieszczeniu. Ja jestem jeszcze tam z dwoma, dwojgiem znajomych. I w pewnym momencie dzwoni telefon, tylko nie pamiętam, czy do niej, czy do niego. I ta osoba mówi, że nie rozumie. I ta druga osoba, tylko właśnie nie pamiętam tego szczegółu, czy to kobieta, mężczyźnie, czy, czy na odwrót, podaje ten drugi głos. Ja sobie myślę no, coś niewyraźnie, wiadomo jak to z telefonami, czasami jest nie, niewyraźne połączenie, przerywane i tak dalej. <laughs> W tym momencie, jak, jak tego yy, nie rozumieją, co w tym telefonie słychać. I aha, czyli ona najpierw odebrała, później on, on podaje mi ten telefon. A w tle, czyli ona mówi, głos, Adam zrozumie. I właśnie w całej tej sytuacji, pomyślałem sobie, że to jakiś bełkot, jest niewyraźnie coś słychać, że ja, ja zrozumiem co tam jest e, mówione w tym telefonie, że ci rozmówcy nie mogą zrozumieć. Ja przykładam ten telefon do ucha i słyszę bardzo głośno i wyraźnie jakby kobiecym głosem, takim ciepłym, naprawdę kobiecym głosem słowa: Bóg stęsknił się za niewinnymi, co ja wyszukają. szukają. A ja o takim szoku, że po prostu no. Zaskoczyły mnie te, te, te słowa, Bóg stęskił się za niewinnymi, co jak szukają. odpowiedziałem tak, tak w pierwszym odruchu, są niewinni, co ja szukają. No i się obudziłem. Mówię o takich snach. Nie mówię o zbieraniu grzybów, o, o remoncie domu i tak innych y, snach. Jakiś koszmarach, Ktoś ogląda się filmów. Y, Demonicznych, i później ma jakieś sny, mówię o specyficznych snach. I chodzi o to, że chce się podzielić tym snem, Bóg stęsknił się za niewinnymi, co wyszukają, powiedzieć, że przyszedł czas, abyśmy to, co czytamy w Biblii, zaczęli wypełniać. Bóg stęścił się za swoim stworzeniem, bo człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. On chce mieć relacje ze swoim stworzeniem. I ja to widzę, te słowa, po, po wielu latach, tak, bo to 2019 rok, że Bóg zamilkł po czasów, można powiedzieć, apostolskich, tych, tych w pierwszym wieku. Zamilkł, bo tak jak czytamy w Psalmie, chyba 89. Ci, którzy nie będą przestrzegać prawa po Chrystusie, jako, jako królu z tronu Dawida, to Bóg się odwróci od nich. I ten stan ludzkości, bo tu mówię o ogóle, odzwierciedla te, ten dom, można powiedzieć w pewnym sensie, mieszkan w gruzach. Że stan człowieka, jest naprawdę w gruzach ale Stwórca w swojej łaskowości wyciąga rękę Stęskił się za swoim stworzeniem chce żeby ludzie przyszli do niego przyszli mało powiedziane przyszli otworzyli drzwi bo są zamknięte od ich strony otworzyli drzwi dla stwórcy. I pewnym wyrazem tego jest, yy, znaczy wyrazem, pewną. Można by powiedzieć, że wiele. No, Bóg może wszystko zrobić, tak? Każdego sprowadzić na dobrą drogę, czy chce, czy nie. No, ale czy to jest zgodne z wolną wolą? Bo mamy taki przykład Izajasza, opisany w Izajaszu, szósty rozdział. Piąty do ósmego wersetu. Izajasz mówi wtedy rzekłem biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o wargach skalanych i przebywam wśród ludzi o wargach skalanych, a oto króla jakwe zastępów widziałem oczy. Wówczas przyleciał ku mnie jeden z serafinów, w ręku miał kamyk ognisty, wzięty obcęgami z ołtarza i dotknął ust moich mówiąc. Oto dotknął on warg twoich, zmazana jest twoja nieprawość i grzech Twój zgładzony. I usłyszałem głos pana, kogóż poślę, któż nam pójdzie. Na to odpowiedziałem: oto jestem, mnie pośli. Ale współcześnie tak się nie stanie, w dosłowności. Bóg w cudowny sposób nie oczyści ludzi, którzy nie chcą być oczyszczeni. Dlatego po, czasów, po czasach, jak żyjemy po czasie Mesjasza. Bóg wszystko uczynił, doprowadzając do Mesjasza, powoływał proroków w zasadzie, bo można by powiedzieć, rozkazywał im, ale mógł, bo z ich ojcami było zawarte przymierze, że będzie ich, będą oni ich ludem. Dlatego wielu proroków po prostu mówił, i oni mieli wykonać polecenie. Natomiast po czasie Mesjasza już się zmieniła ta sytuacja. To my mamy wszystko dane, wszystko pokazane, i tylko od nas zależy, czy chcemy pójść w tą stronę. I o tym w pewnym sensie pisał Paweł. W wielu miejscach mamy to o tym mowę. Efezja, na przykład, przeczytajmy sobie pierwszy rozdział od trzeciego wiersza. Uwielbiony ich będzie Bóg i Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To też tak nawiasem mówiąc, zwracam uwagę na ten, na ten zwrot, bo to jest pownie, po wstąpieniu po zmartwychwstaniu Jeszua. Bóg i Ojciec naszego Pana. On z wyżyn niebieskich obsypał nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Czyli kto? Ojciec. Bóg, Ojciec obsługał błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. W Nim wybrał nas przed stworzeniem świata, abyśmy byli jacy? Święci, nieskalani w Jego obecności, w miłości. Przeznaczył nas za przyczyną Jezusa Chrystusa zgodnie z postanowieniem swej woli dla siebie do synostwa Bożego. Dla ukazania wspaniałości swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim, przez Jego krew, mamy odkupienie odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa Jego łaski, której strzodże nam udzielił wraz z, pełną mądrości, z pełnią mądrości i zrozumienia. Wszystko mamy dane przez Jeszuę Mesjasza, który z martwych stał, krew przelał niewinną, abyśmy byli święci, nieskalani przed obliczem majestatu Ojca do synostwa. Stwórca w moim śnie powiedział Bóg stęsknił się za niewinnymi, znaczy ten głos. Bóg stęsknił się za niewinnymi, co Jachwę szukają. Oczywiście tu nie skupiam się na Jachwę, jechowa, Jachwę i tam inne. Nie ma to znaczenia tutaj. Chodzi o sam fakt, że Stwórca stęsknił się za swoim stworzeniem, ale za niewinnymi. Tu Efezjan, abyśmy byli święci, nieskalani, niewinni do synostwa. Wyobraźmy sobie, Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, Ten, który stworzył wszystko, On tęskni za ludźmi. Przeczytajmy sobie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 13 do 19 wiersza. Dlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, Pokładajcie swą nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jeszua Mesjasza. Bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi porządliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście jeszcze w nieświadomości. Lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A skoro ojcem nazywacie tego, który sądzi bezstronnie każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania. Świadomi, że nie srebro ani złoto, których wartość przemija, było okupem uwalniającym was, od marnego, e, uwalniającym was z marnego sposobu życia odziedziczonego po przodkach, ale drogocenna krew Chrystusa, baranka Niepokolanego i bez skazy. Naprawdę, mamy wszystko dane, Bóg, stwórca, ojciec, wszystko dał, aby człowiek nawrócił ze swojej drogi. Pomyślmy o tym jako o ojcu, który tęskni za swoim dzieckiem. On tęskni za tobą, synu. On tęskni za tobą córko. Przyszedł czas, aby się zastanowić nad swoją dalszą drogą, aby stać się świętymi. To jest a stanie się świętymi, czy nie, czystymi, oddzielonymi. To tylko Tora nam może pokazać, jak w jakim kierunku podążać. Nic więcej. Stwórca, oczywiście sama Tora nas nie uświęci. Same uczynki nas nie uświęcą. Nie jesteśmy w stanie stać się świętymi, ale w tym pełnym znaczeniu. Ale łaskawość Jego Ojca, miłosierdzie, jest ponad prawem. To jest tak zwana sprawiedliwość. Przez Mesjasza, przez Chrystusa możemy Stać się synami i córkami Najwyższego. Jest też napisane w innym miejscu: Sąd zacznie się od domu Bożego. Jest czas, żeby w tą stronę pójść. Sny są bardzo ważne, wracając już tak ogólnikowo do, do tematu snu. Są bardzo ważne. Ja na przykład o tym gruzie to dzisiaj zrozumiałem, co ten gruz znaczy w tym domu, w tych pomieszczeniach. Tak jak znaczenie snów Józefa dopiero zrozumiano, gdy one się wypełniły. I dzisiejszy dzień jest spełnieniem tego snu, bo mam to przekazać. Że stwórca ojciec stęsnił się za niewinnymi, co go szukają. Niech stwórca wiekuisty pozwoli nam dalej podążać drogą ku jego wybawieniu oczywiście przez naszego pana Jeszuę Mesjasza, bo w tym wszystkim, co nam dał, jest błogosławieństwo, ale wiążące się z życiem, przyszłością. Niech się dzieje wola, tak jak. Jeszua nas nauczył, niech się dzieje wola w niebie, taki na Ziemi. Na Ziemi będzie się działa, gdy my naprawdę otworzymy drzwi, otworzymy mury, w których się znajdujemy. Całe nasze otoczenie, w tym miejscu, w innym miejscu na świecie, próbuje nas zamknąć na różne sposoby. Przez rejon, przez kulturę. Przez media, przez rządy, i tak dalej. Próbuje nam zamknąć wszystko. Stwórca przemawia. To jest tylko przykład, bo ja tych snów miałem więcej, nie chcę ich poruszać. Chciałem się tym jednym snem podzielić, innym jak wpłynęło na mnie. A dzisiaj wiem, że słowo najwyższego, słowa najwyższego, które można znaleźć w Bibliach, nawet w polskich przekładach, są zawarte, da się je znaleźć tam, gdzie stwórca bezpośrednio przemawia. Nie, że Paweł coś powiedział, bo tam Paweł przetłumaczą jeszcze inaczej i innych potrafią pokrzywić to wszystko. Tam, gdzie czytamy w torze, przede wszystkim u proroków, stwórca się bezpośrednio wypowiada. To są najważniejsze, najcenniejsze dla nas słowa słowa które prowadzą nas mają nas prowadzić to tylko od nas zależy mają nas prowadzić do świętości do usynowienia oczywiście wszystko w duchu mesjasza w jego nauce w jego sprostowaniu tego co kultura co religia co rządy powykrzywiały on to pokazał jak to wyprostować Shalom i jak Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień.